bracia i siostry, zebrani w tej świątyni. Wszyscy niewątpliwie ogromnie się cieszymy mającą nastąpić za chwilę mszą świętą prymicyjną. Wielka to niewątpliwie radość dla całej rodziny parafialnej, dla zgromadzenia zakonnego błogosławionego Alojzego Orione, dla Kościoła w naszej Ojczyźnie, a po części i dla Kościoła powszechnego. Wszak każdy kapłan włączony w jedno kapłaństwo Chrystusa staje się własnością nie cząstki Kościoła, ale całości świętego Chrystusowego Kościoła. Stąd też nasza radość jest dziś w pełni uzasadniona. Wypowiedź boskiego mistrza Jezusa Chrystusa, żniwo wielkie, robotników mało, dzisiaj w pełni ma swoje potwierdzenie i jakże wielką wymowę. Świadczy tam przybyłych gości i wszystkich tutaj obecnych. Tobie zaś, księże prymicjancie, księże Krzysztofie, życzę z całej duszy, niech dobry Bóg, który cię wszczepił w święte kapłaństwo Chrystusa, obficie ci błogosławi, abyś spełniał swoje posłannictwo jak najgodniej i najowocniej. Teraz przedstawiciele parafii przywitają księdza prymicjanta. Jeden nieliczny za krzyżem idzie, w procesji swych dni, niosąc ludziom sakrament, słowo, błogosławieństwo. I pochylając się nad człowiekiem, nad ołtarzem, pomiędzy świętością a codziennością, sprawuje nieustającą liturgię godzin. Przyszło dzisiaj ludzi wiele, dzwony biją na kościele, nawet słonko się uśmiecha, bo ksiądz Krzysztof tu przyjechał. Więc serdecznie go witamy tu w parafii między nami, bo on nas pobłogosławi i mszę świętą nam odprawi. Nie umiemy dużo mówić, ale za to szczerze, chaj księdza Krzysztofa dobry Pan Bóg strzeże. Niech prowadzi go codziennie do jasnego nieba. Niech ześle mu tyle łaski, ile Bóg potrzeba. Drogi księże Krzysztofie, niech we wszystkie dni Bóg napełni, opromieni, niech mi słońce lśni. Niech uwielbiony będzie Chrystus od nas wszystkich wraz, za to, że nam Ciebie, Książę, dał na ziemski czas. Jezus Chrystus, Pan serc ludzkich, niech łaskaw Cię obdarzy, aby pokój odblask nieba nie gasł nigdy w Twojej twarzy. Jezus Chrystus, Pan sumienia, niech Ci serce swe otworzy, aby szczerwał łzy na klęczkach, mądrość, świętość, dobroć. Jezus Chrystus, Pan dróg naszych, niech na Twoje wyjdzie światłem, aby w Jego obecności wszystko było proste, łatwe. Cytując słowa świętego Jana, życzę Ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia Twoja dusza. Chciałabym się pod nimi podpisać, życząc wielu łask, wytrwania,
oraz błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej. Te życzenia wraz z zapewnieniem o modlitwę składa młodzież szkoły 26. Czerwono-białe nasze szaty, naszych serc ministranckich strój. To też czerwono-białe kwiaty oczekują na przyjazd Twój. Czerwono-białym więc bukietem, płomienną cechą naszych dni, witamy Cię u pragnień mety, w blaskach kapłańskich sił i czci. Witamy ministranska rzesza, przez swe uśmiechy i przez łzy. Niech nasz strój dziś się z Twoim zmiesza i wspólnym blaskiem niech lśni. Najczulej zatem Cię witamy, my, ministrantów jasnych ów, w Tobie swą przyszłość dostrzegamy, ideał najpiękniejszych snów. Młode kapłaństwo, ministranci, niosą czerwono-biały kwiat, życzą Ci, księże prymicjancie, żyj nam szczęśliwie setkę lat. W imieniu rycerstwa niepokalanej chciałbym złożyć Tobie, księże prymicjancie, najserdeczniejsze życzenia, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego oraz przede wszystkim wytrwania w powołaniu. Będziemy o tym wszystkim pamiętać w naszych modlitwach. Szczęść Boże. W tej chwili ksiądz Krzysztof poprosił swoją mamę o błogosławieństwo na całe życie kapłańskie. Niech Cię otoczy swoją opieką i niech na całej drodze kapłańskiej życia Twojego Cię błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będę dzisiaj w tej mszy, w tej Eucharystii
pamiętał o swojej mamie, bracie, całej rodzinie, przyjaciołach, wszystkich ludziach życzliwych mi, którzy przez tak wiele lat wspomagali swoją modlitwą, moją drogę do tego ołtarza. Pragnę również tą ofiarę dziękczynienia składać za was, moi drodzy parafianie. Za parafię błogosławionego Alojzego Lyonu. Bo przecież spośród was wyszedłem i do was wracam. Wyszedłem jako młody człowiek po maturze. Wracam jako kapłan, aby zwoływać was na najświętszą ofiarę Chrystusa, na dziękczynienie Bogu za wszystkie dary. Módlmy się wspólnie do dobrego Boga. Składajmy eucharystyczne dziękczynienie Panu. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą ową uczynieniem zaniedbania. Moja bardzo wielka wina. Przedkowanie najświętszą Panią za Szczywicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jako za grzeszników w oznaczonym czasie.
gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet człowiek znał swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Alleluja! Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Alumni, nowicjusze, umiłowani w Chrystusie, drodzy bracia i siostry. Słyszeliśmy wezwanie Chrystusa: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Pięknie się składa, że właśnie w niedzielę, w którą czytamy Ewangelia, wybranie pięknej drogi, zaszczytnej drogi, ale z drugiej strony jakże trudnej i odpowiedzialnej. Do Kościoła, abyś poprzez sakrament chrztu znalazł się na takiej drodze, drodze dziecka Bożego. Moi drodzy, to ważny moment, który tak mocno decyduje o przyszłości każdego człowieka. Czytamy przecież w Piśmie Świętym: jeśli się nie odrodzicie z wody i Ducha Świętego, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Na wodach weselnych ten czas wciąż płynie. Pan Tarej, wszystko płynie. Może nieraz za szybko. Chcielibyśmy ten czas zatrzymać. Nie da się go zatrzymać. Człowie, na pewno przeżyłeś ten moment w swoim życiu. Ten dzień pozostaje na zawsze w pamięci każdego człowieka. A gdyby zapomniał o nim,
przypomną fotografię pamiątki. Wtedy dogłębnie zrozumiałeś, że największą wartością jest Jezus Chrystus i na pewno powiedziałeś: On zachwycił sobą mnie, On ujął mnie za rękę i powiedział: Ty pójdź za mną przez zwyczajne szare dni. I poszedłeś, obierając zgromadzenie zakonne, i nie znałeś, a jednak wybrałeś. Weź mnie takim, jak jestem, ale uczyń mnie takim, jakim Ty chcesz mnie mieć. Kiedy człowiek wstępuje na drogę życia kapłańskiego i zakonnego, potrzeba właśnie tego twórczego lęku i bojaźni, ale również i odwagi. Nie bój się, ja będę z Tobą. Niech nie będzie smutno Ci. Te słowa wypowiada dziś do Ciebie Chrystus, którzy są przy Tobie. Tu jest ich miejsce, bo chcą wspierać Cię modlitwą. Brakuje nam tych, choć go tutaj fizycznie nie dostrzegamy, ale na pewno On jest i z wysokości nieba patrzy na Ciebie i raduje się, że osiągnąłeś swój cel. Będzie nam wszystkim, jeśli jest potrzeba, aby Tobie nie zabrakło tego zapału, abyś prowadził innych do Chrystusa, pamiętając o własnym uświęceniu. Popatrz na swoją rodzinę i na parafię. Patrzymy wszyscy na Ciebie, ale Ty na pewno chciałbyś powiedzieć w tym momencie: nie patrzcie na mnie, ja tu jestem nie najważniejszy. Najważniejszy jest Chrystus, któremu zawierzyłeś swoje życie kapłańskie i zakonne. Będzie z Tobą, abyś umiał innych, których spotkasz na drodze życia, zaprowadzić do Niego. Ty uwierzyłeś w miłość, dlatego dziel się tą miłością, wiarą, nadzieją z innymi. Niech Maryja, Matka Kapłanów, Matka Kościoła, najbardziej wrażliwy świadek Chrystusowej miłości, do końca pomoże stanąć przy tym, który jest drogą, prawdą i życiem. Mszy Świętej prośmy Chrystusa, najwyższego kapłana Nowego Przymierza, o łaski potrzebne Kościołowi Świętemu, o dary Ducha Świętego dla młodego kapłana i o miłosierdzie Boże dla nas tutaj wszystkich zgromadzonych. Módlmy się za Kościół Święty, Matkę naszą, by gorliwą pracą Ojca Świętego, biskupów i kapłanów umacniał i rozszerzał Królestwo Chrystusa Pana na ziemi. Ciebie prosimy, zasłuchaj nas, Panie. Kapłan, który obdarza odkupieniem i zbawieniem człowieka, napełnił go szczęśliwością wieczną, a obecną mamę i rodzinę obdarzył owocami tej liturgii eucharystycznej i całego kapłańskiego życia naszego księdza prymicjanta. Ciebie prosimy. W tej radosnej liturgii mszy świętej prymicyjnej, byśmy szacunkiem i modlitwą otaczali każdego kapłana i potrafili wspierać rodzące się powołania kapłańskie i zakonne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, który przez przyjęcie natury ludzkiej i przez ofiarę ciała i krwi swojej stałeś się jedynym kapłanem, którego kapłaństwie uczestniczą obecni kapłani Kościoła Świętego, wysłuchaj nasze modlitwy, przedstaw je Ojcu Niebieskiemu, a ufamy, że się spełnią, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chciałbym powiedzieć, że ofiary, które zbierzemy na tej mszy świętej, przeznaczamy dla księdza prymicjanta.
człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, którego odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, aby nam, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Dla ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Antonim, z błogosławionym Alojzym Orionem, świętym Ryszardem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże,
aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła II, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu Twoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Pamiętaj o Twoim słudze Stanisławie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu, gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do swojego Kościoła naszych zmarłych braci i siostr oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieku. Amen. Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Kopia święta będzie przesiadej Kościoła i pocznych dawać rodziny, wszyscy przystępujący. Thank you.
pierwsza w moim życiu. Przyszedł czas na dziękczynienie ludziom. Przyszedł czas na dziękczynienie Bogu. Bogu za dar kapłaństwa, za dar powołany, za siły wytrwania. A ludziom za wszystko. Za to, że byli życzliwi, za to, że się modlili za mnie, za to, że mnie wspomagali, ale i za to, że czasami byli znakiem czasu, doświadczeniem życiowym. Bo tak jak Krzysztof Kaznodzieja powiedział, nie ma nic prostego w życiu. Chciałem rozpocząć podziękowanie od rodziców. Oni mi dali życie, pełni wiarę, wychowanie. Po nocy spędzone na kołysko czy na łóżku nie przestanę. Za to dziękuję. Za to będę się modlił w każdym przypadku. Dawno, zimie, wszystkim bliskim. Za wszystko, co robię. I rodzinie zakonnej, do której wszedłem 10 lat temu. I te 10 lat były pięknymi, jakże pięknymi latami. Chociaż może czasami trudnymi, ale były piękne. Teraz od dziś, od wczoraj, czeka mnie inna droga, inna praca. Ale to samo powołanie i to samo wyzwanie postawione przez Boga. Być na własnej drodze. Wspomnę tutaj pierwszego rejonistę, z jakim się spotkałem, nieżyjącego już księdza Józefa Wołowczyka. Myślę, że to jego przykładem i jego osobą zostałem pociągnięty do tej rodziny, a nie innej. Do tego zgromadzenia, a nie innej. I to, że jestem tu przy tym wykazie, w tym zgromadzeniu i w tej parafii, chyba muszę to wyrazić, że jemu zawdzięczam. Wszystkim współbraciom, profesorom, wychowawcom, tutaj na ręce księdza proboszcza, chociaż nie ma obecnych władz, ale na ręce władz oficjalnych i generalnych, za to, że zostałem jednak obdarzony zaufaniem nie tylko przez Boga, ale i przez ludzi. Bo być kapłanem to wielka odpowiedzialność, a być kapłanem, ale jak być o Jemnisku? To starsi współbracia, którzy jeszcze znali księdza Oriona, przekazywali nam prawdę o nim, taką zwykłą, ludzką. Na ręce księdza książę Stefanie, dla wszystkich seniorów z tego zgromadzenia serdeczne podziękowanie i pamięć. Dla wszystkich, którzy pamiętają mnie jako takiego małego chłopczyka przychodzącego do ołtarza jako ministranta wiele, wiele lat temu, kiedy spotykaliśmy się przy mszy na zbiórkach ministranckich. A było tego ponad 12 lat pojeżdżania na ministranturę. Tutaj słowo w kierunku naszym ministranturze. Moi drodzy, służcie Bogu, bo bardzo przybyli. Dziękuję wszystkim, którzy gorącym sercem uczestniczyli w tej najświętszej ofierze razem z nami. Muza. Teraz udzielę błogosławieństwa prymicyjnego w kolejności najpierw kapłanom, później braciom klerykom i nowicjuszom, później mamusi, bratu, a
później odczytam modlitwę błogosławieństwa dla was wszystkich i będę nakładał ręce. Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego ksiądz prymicjan udzieli teraz wszystkim tu obecnym błogosławieństwa papieskiego, a ci, którzy przyjęli komunię świętą lub uczynią to w najbliższym czasie i pomodlą się w intencji Ojca Świętego, mogą zyskać również odpust zupełny. Pan z wami. I wiernym szafarzem tajemnic Bożych. Niech Bóg obdarzy cię długim życiem i łaską wytrwania, abyś mógł dobrze ukończyć trud kapłańskiego życia, wsparty pomocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Przyjmij, Matko, Boże błogosławieństwo, którym Pan mnie obdarzył. Niech Cię błogosławi Pan zastępów, abyś cieszyła się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Niech spełni wszystkie Twoje prośby i wspomoże Twoje zamiary. Niech Bóg darzy się długim życiem, a gdy ustawać będą Twoje siły, niech Cię nie opuszcza, ale pomnoży łaskę wytrwania aż do końca. Podchodzi do błogosławieństwa.
nałożona też, tak? Może zanim będzie teraz błogosławieństwo, chciałbym powiedzieć, że ci, którzy przybyli na 13 na mszę świętą, niech się udają do wolnego kościoła. Tam będzie msza święta. Czyni braci i siostro, Boże błogosławieństwo, przez które niech wstąpi na was łaska Boża, abyście umocnili potęgą Ojca Wszechmogącego, pouczeni mądrością Syna Bożego i rozpaleni miłością Ducha Świętego, czynili postępy w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Siostry zakonne, jak są w kościele, prosimy do ołtarza. Następnie wszyscy w tej chwili uklękniemy. Ksiądz prowincjant wyciągnie ręce i udzieli ogólnie dla wszystkich, odczyta błogosławieństwo, a następnie będziemy podchodzili do ołtarza, będzie nakładał tylko ręce i będziemy tutaj, ksiądz kleryk będzie wręczał pamiątkowy obrazek. To będzie już uzyska błogosławieństwo, będzie mógł już wychodzić z kościoła, a my wszyscy w tym czasie będziemy śpiewali. Przepraszam Państwa, ale na tłoku wrażeń zapomniałem jednej rzeczy powiedzieć przy podziękowaniu. Przede wszystkim chciałem podziękować za to wszystko, co tu się stało dziś w tej świątyni. Siedzę tylko szczerze. To może mało, ale serdecznie się zwracam z podzięką i to kaznodziei za słowo, które mnie osobiście bardzo wzruszyło. I wszystkim współbraciom, którzy tak dużo pracy włożyli w to, żeby stało się to, co się stało. Przepraszam, że za spóźnione, ale czasami człowiekowi umykają pewne rzeczy. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podchodzimy do ołtarza najlepiej, albo przez kościół. Zrobimy tak, jak to mówi święty. Inicjat będzie szedł i będzie był uruchomiony. Śpiewamy pieśń.